Cześć wszystkim, witam się z Wami ponownie na moim kanale. Jak widzicie, zaszła niemała zmiana na mojej głowie, dlatego że zrobiłam sobie fryzurę na K-popowego chłopca, ale to bardzo dobrze, dlatego że ta fryzura jest mega wygodna i mega Wam polecam takie zmiany. Ja już drugi raz obcięłam w swoim życiu pół metra włosów, także myślę, że przydadzą się one bardzo na perłki. Więc jeżeli się zastanawiacie nad tak drastycznymi zmianami w swoim wyglądzie, to nie bójcie się, róbcie to, dlatego że frajda jest niesamowita, a efekty myślę też bardzo fajne. I dzisiaj przygotowałam dla Was book haul z września. Są tutaj 23 książki, więc jest dużo do pokazywania, więc nie przedłużamy i lecimy do książek. No i żeby Was tak jeszcze fajnie tutaj na nowo przywitać na kanale, przygotowałam dla Was konkurs na Instagramie. Możecie wygrać czerwony notes, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tytułem, to wiecie co robić. Wchodzicie w opis, klikacie link, tam wchodzicie sobie na mojego Instagrama i pod zdjęciem macie wszystkie informacje konkursowe. Myślę, że warto brać udział, a może to właśnie Wy wygracie książkę, tak jak mi ostatnio sprzyja szczęście w tych konkursach, więc nie zastanawiajcie się, tylko bierzcie udział. Zapraszam serdecznie. Na początku mam 5 książek, które przybyły do mnie z zamówienia z taniej książki, dlatego że miałam do wykorzystania bon rabatowy i postanowiłam zaopatrzyć się w ostatni tom Tuneli, dlatego że mam na swojej półce piąty tom, czyli Spirale. No i będę zbierała poprzednie tomy tej serii, słyszałam o niej wiele, wiele dobrego, polecał ją P42, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. Poza tym te okładki są cudowne, mam nadzieję, że to będzie fajne, takie młodzieżowe fantazje. Jeżeli czytaliście, to dajcie mi oczywiście znać. Następnie mam tutaj 4 tomy Ulyssesa Mura, mojej ukochanej serii. Jest tutaj po kolei tom 12, Klub Podróżników Wyobraźni. Dalej Statek Czasu, Podróż do Mrocznych Portów oraz Piraci z Mórz z Wyobraźni. No, ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak te książki są wydawane. Myślę, że nie ma drugiej takiej serii, która w tak dobrej cenie oferowałaby tak przecudowne wydania. Mamy tutaj za każdym razem obwolutę, twardą oprawę, cudowne zdobienia w środku. Każdy rozdział jest również przepięknie zdobiony, więc to jest coś niesamowitego. Jeżeli jesteście okładkowymi srokami, to koniecznie zaopatrzcie się w serię o Ulyssesie. Naprawdę jest to coś niesamowitego. Patrzę jeszcze, czy w którejś z tych książek była większa jakby ta obwoluta. I tak, w Statku Czasu mamy coś takiego. Po otwarciu całej obwoluty ukazuje nam się taka ładna mapka, dużo jakichś artykułów, informacji, no wygląda to przebosko, więc nie mogę się doczekać lektury, więc może teraz tak zbiorczo napatrzcie się na te przecudowne wydania. Jeszcze może tył Wam pokażę. No naprawdę, naprawdę jestem zadowolona z tej serii. No i cieszę się, że już mam ją prawie całą skompletowaną, także na pewno będę czytać. Następnie mam Wam do pokazania 3 książki, które przybyły do mnie od wydawnictwa Uroboros. Są to naprawdę no, niezłe klocki, zwłaszcza książki serii J. Maas. Przybył do mnie Dwór Skrzydeł i Zguby. Tę książkę już przeczytałam, troszkę się z nią męczyłam, ale na szczęście ściągnęłam sobie wersję na Legimi i jakoś podołałam, chociaż ta książka no, trwała jakąś chyba ponad dobę, więc było to wyzwanie, nie powiem, czytałam ją bardzo długo, ale się udało. Jestem zadowolona, że udało mi się ją przeczytać, w końcu mam trzeci tom za sobą, więc na pewno w podsumowaniu czytelniczym więcej Wam o niej opowiem. Następnie przybyli do mnie Tancerze Burzy, również ich przeczytałam. Może nie jest to takie 5 na 5, jak wszyscy zachwalali i mówili, że będzie, ale jest to na pewno ciekawa seria J.A. Christopha i mam nadzieję, że przybędzie do mnie w najbliższym czasie drugi raz trzeci tom, dlatego że bardzo chciałabym dalej poznać tę serię. No i na końcu mamy Wieżę Świtu. Za to się jeszcze nie zabrałam, dlatego że nie czytałam piątego tomu. A z tego co wiem, muszę przeczytać go przed Wieżą Świtu. Jeżeli nie, to dajcie mi znać. Może się mylę. W każdym razie no, jest to cegiełka i nie wiem, czy znajdę na nią teraz czas.
Jeżeli znalazłabym audiobooka, to na pewno by mi się udało szybciej, dlatego że gdy jeżdżę autem, to bardzo dużo ostatnio potrafię wysłuchać, więc to by na pewno ułatwiło mi zadanie, więc jeżeli coś o tym wiecie, to dajcie mi znać. Następnie mam dla równowagi coś cieniutkiego, jest to zbiór wierszy Arkadiusza Kińskiego, Ewangelia absencji istnienia. Dostałam tę pozycję od portalu Na Kanapie, więc wbijajcie na ich stronę. Tam już jest również umieszczona moja pisemna recenzja. Nie było to coś wielkiego, nie było to wielkie wow, ale dla fanów gatunku myślę, że warto się zainteresować. Następnie od wydawnictwa WAB przybył do mnie Sekretnik Szeptuchy. Jak wiecie, mam bzika na punkcie kalendarzy, notesów, tworzenia bullet journali, więc Sekretnik Szeptuchy już jest w użyciu, tyle Wam powiem. Zaczęłam go tworzyć bodajże 20 września. Tak, 20 września. No i aż do teraz go prowadzę. Mam taki plan, żeby poprowadzić go do końca roku i gdy się zacznie nowy rok, to dalej go prowadzić, czyli jakby wrócić do tych pierwszych stron i wtedy prowadzić go do 19 września 2019 roku. Tak, dobrze powiedziałam. Naprawdę miło mi się go używa, wpisuję sobie tutaj wszystkie ważne rzeczy, jakie mam do zrobienia w ciągu dnia, ale jest to wyjątkowa pozycja, dlatego że mamy tutaj dużo wstawek dotyczących szeptuchy, dotyczących różnych ważnych dat, jakichś przepisów, przesądów, właściwości magicznych, jakichś roślin. Naprawdę jest to coś ciekawego. Mamy również tutaj dużo ilustracji, które możemy sobie potem kolorować. Jest to jakiś kalendarz przeznaczony na jakiś konkretny rok, więc spokojnie możecie go zacząć używać w dowolnym momencie, kiedy Wam się będzie chciało. Dlatego, że nie mamy tutaj przyporządkowanych dni tygodnia do jakiegoś dnia, także 1 stycznia może być poniedziałkiem, wtorkiem, sobotą i tak dalej, wiecie o co chodzi, więc ja Wam jak najbardziej tę pozycję również polecam. Następnie, moi drodzy, wielki hit ostatnich miesięcy, czyli Zostawiłeś mi tylko przeszłość. Jest to pozycja Adama Silvery, tego gościa od Raczej szczęśliwy niż nie. Jak wiecie, tamtą książkę uwielbiam, była wzruszająca, naprawdę oryginalna, więc jeżeli jej jeszcze nie czytaliście, to ogromnie Wam polecam. Mam nadzieję, że Zostawiłeś mi tylko przeszłość będzie równie wspaniałą pozycją, ale myślę, że raczej będzie, dlatego że wydawnictwo dołączyło do paczek takie przesłodkie opakowania z chusteczkami, więc wzruszenia gwarantowane. Oczywiście nie obyło się bez fajnych zakładek. Jeszcze do tego były jakieś karteczki takie fajne promujące. Niestety gdzieś mi w akcji zaginęły, pewnie gdzieś je mam w pokoju, ale nie mogę ich znaleźć w moich pudełkach z zakładkami i różnymi innymi gadżetami książkowymi, więc jeżeli coś ważnego ominę w tym filmie, to oczywiście będziecie mieli dodane zdjęcie, więc tym cię nie martwcie. Następnie przybyła do mnie książka Niespodzianka. Nie wiedziałam, że do mnie dotrą Kroniki Jaru, czwarty tom, czyli Tajemne imię. Okładka jest no jak zwykle niesamowita. Robota Toiko to jest no coś niesamowitego. Do tego były dołączone gadżety. Taki proszek fioletowy, który gdyby się otwarł, to byłaby niemała katastrofa w domu. No i oczywiście jak to w tym wydawnictwie, dużo dodatków, błyszczących gwiazdeczek. Także jest to coś fajnego. Zwykle używam tych rzeczy do zdjęć. Tysiące fanów nie mogą się mylić, ty też pokochasz magię Jaru. No, ja czytałam do tej pory tylko pierwszy tom, bo nie miałam czasu na poprzednie, no ale może znajdę chwilę na tę książkę, nie wiem kiedy, ale kiedyś na pewno. Więc dziękuję serdecznie za tę niespodziankę. I następnie, moi drodzy, mamy przesyłkę. 4 książki od wydawnictwa Filia, pierwszy raz na tym kanale, z czego się bardzo cieszę. I jestem po lekturze 2 z nich, 2 następne czekają w kolejce. Jak na razie przeczytałam Franco od Kim Holden. No, jest to taki dość typowy romans, jednak ja bardzo chciałam się zapoznać z twórczością tej autorki. Franco był naprawdę lekką, ciekawą pozycją, więcej Wam opowiem oczywiście w podsumowaniu, żeby teraz już nie przedłużać. I coś, po co chyba nigdy nie sięgałam, dlatego że jest to taka komedia kryminalna. Jak Cię zabić, kochanie, Alka Rogozińskiego. Naprawdę dużo tutaj jest humoru, historia jest naprawdę ciekawa, więc też Wam opowiem o niej troszkę więcej w podsumowaniu.
No i na koniec mam Kosiarzy oraz Kosodom. Bardzo, bardzo chciałam przeczytać te dwie pozycje, także cieszę się, że do mnie dotarły. Również będę je czytała już teraz na dniach i na pewno jeszcze usłyszycie o nich tutaj na kanale. Dajcie mi znać, jeżeli czytaliście. Myślę, że będzie dobrze, tak czuję. I następnie mam ogromną cegłę, bardzo ciężką, dlatego że wydano na białym papierze. Jest to Anna od wydawnictwa Muza. Nie sądziłam, że ta książka do mnie przybędzie. Myślałam, że co najwyżej dostanę jakieś ulotki czy materiały promujące akcję czytelniczą, która się odbywa właśnie w związku z tą książką. No, ale jeżeli już książka do mnie przybyła, to na pewno prędzej czy później ją przeczytam. Chociaż no, te 900, nawet 1000 stron, no, nie przemawia do mnie jakoś teraz w tym momencie. Myślę, że tę książkę zostawię sobie na jakiś luźniejszy czas. No i na samym końcu miesiąca udało mi się wygrać konkursy książkowe. Jednym z nich był konkurs U Bardziej Lubię Książki na blogu, na Instagramie. No i słuchajcie, udało mi się wygrać pakiet aż 5 książek Katarzyny Puzyńskiej. I co najlepsze, ja już kiedyś wygrałam u pani Marioli Sprzekartkowane 4 dom, więc jest to 7 tom, a nie miałam poprzednich, więc no nie uśmiechało mi się kupować aż tyle poprzednich tomów, ale z pomocą przyszedł ten konkurs. No i słuchajcie, udało mi się wygrać Motylka, Więcej Czerwieni, 31. Z jednym wyjątkiem oraz Utopców. A gdy zaczynałam jakoś prowadzić kanał, mniej więcej wtedy to było, to udało mi się wygrać u pani Marioli Sprzekartkowane Dom 4. I z tego co pamiętam, to jest 7 tom, tu mam 5, więc brakuje mi już tylko 6. Jest to Łaskun. Także jestem na dobrej drodze, by skompletować tę serię, z czego się bardzo, bardzo cieszę. I ostatnią książką, którą udało mi się wygrać, była Runa. I już Wam pokazuję dodatki, jakie były do niej dołączone. Były to ilustracje z Twierdzy Kimmerydu. Już kiedyś inne pocztówki z tej serii do mnie przybyły, może pamiętacie. W jednym z bookholi je pokazywałam, więc naprawdę jest to coś pięknego. No i karteczka od Szuflada.net. Fascynującej literackiej podróży życzy Szuflada. Sama Runa no, jest również cegiełką, jak widzicie. Mam nadzieję, że mi się spodoba. I co, chyba przebrnęliśmy przez te 23 książki. Udało się, także jej. Super, dajcie mi znać, czy którąś z tych książek czytaliście albo macie w planach. Jestem bardzo ciekawa. No i napiszcie mi, co u Was słychać dobrego, co czytacie albo co oglądacie. Jestem ciekawa, co tam u Was dobrego się dzieje tej jesieni. Więc ja już nie przedłużam. Żegnam się z Wami serdecznie. Do zobaczenia następnym razem i hej!